Czyli pilotażowy program kontroli ucznia przez internet ruszy w dwóch wybranych grudziąckich szkołach. Rodzice będą mogli na bieżąco kontrolować i oceny, i frekwencje swoich dzieci. Porażki w szkole się zdarzają, jednak długotrwałe ich ukrywanie może tylko pogłębiać kłopoty ucznia. Zabiegani rodzice też nie zawsze mają czas zająć się wszystkim. Stąd pomysł e-wywiadówki przez internet. Pomysł wziął się stąd, że spora część rodziców opuszcza za chlebem nasz kraj i uczniowie zostawiani są pod opieką na przykład rodzeństwa czy babci i w tym momencie rodzice jakby mogą za granicę kontrolować na bieżąco postępy uczniów i nie są zaskakiwani z reguły niemiło jak wracają do kraju. Obsługa systemu ma być prosta. Wchodzimy na stronę szkoły, wpisujemy login i sprawdzamy oceny naszego i tylko naszego dziecka oraz jego frekwencje. Na razie system wystartuje pilotażowo w dwóch szkołach, 8 gimnazjum i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jak podkreślają urzędnicy Wydziału Oświaty, system gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Będzie także dostarczał szkole informacji o tym, jak często rodzice interesują się postępami własnego dziecka. Program obejmie także uczniów pełnoletnich, którzy na przykład sami usprawiedliwiają swoje nieobecności. Rodzice będą mogli sprawdzić, jak często z tego korzystają. Informacje o postępach w nauce, jak również o absencji, będą dostępne dla rodziców i tu w żaden sposób nie łamiemy prawa. To jest jak najbardziej zgodne z zapisami zarówno prawa oświatowego, jak i tego, co jest zapisane w statutach szkół. Szkoła już za kilka dni rozpocznie szkolenia rodziców w zakresie obsługi systemu, a uczniowie wygląda na to, że ile osób, tyle opinii. Nie, lepiej, żeby nie wiedzieli. Nie, nie chciałabym. No bo wolę, żeby nie wiedzieli o moich ocenach. To dobry pomysł, ponieważ rodzice będą mogli widzieć moje oceny codziennie i będą wiedzieli, jak się uczę. Lepiej wolę, żeby się rodzice dowiedzieli przez kogoś, a nie przeze mnie. Być może uczniów do systemu przekona możliwość znalezienia na stronach internetowych notatek z zajęć, które się opuściło. Wydział Edukacji podsumuje funkcjonowanie e-wywiadówki za pół roku. Wtedy zapadną decyzje, czy system zastosować też w innych szkołach.